mam wziąć urlop? Teraz? Kiedy mam na karku koalicję u granic, kiedy wewnątrz... Istotnie radzę panu wziąć urlop. Jeśli tamci dwaj chcą pana... Nienawidzicie go. Boicie się go, jesteście motłochem Paryża, a on kimś. Republika istnieje tylko z jego woli. Republika to on. Jesteś pod jego urokiem. A kto nie jest, Kolo? Tylko najmocniejsze głowy stawiły mu czoło. Chyba najtwardsze. Hej! Jeden po drugim wskakujemy na trybunę. Rykiem i krzykiem wyliczamy mu zbrodnie. Nie damy mu dojść do słowa, krzyknąć o pomoc. Żadnych tyrad, tylko ryki. Żadnych wywodów, tylko furia i wściekłość. Dość! Pozwól mi mówić, Pio! Paryż przycichł skulony, zszarzały ze strachu i wycieńczenia. Rewolucyjny żar wygasł do szczętu. Ludziom się zdaje, że oddychają fetorem padliny. Na nic się zdały bezgraniczne ofiary, na nic! Zapewniam cię, Talien. Zastanawiamy się i nad tym. Wiecie tak samo jak ja, że nie mam się czego obawiać. On długo sączy jad. Jego zarzuty są nieuchwytne i dalekosiężne. To nie miecz, lecz sięć. Przeszkadzam panu? Mnie nie. Dobry wieczór, Saint-Just. Poznajesz mnie jeszcze? Ja? Nie wiem. Coś nie w porządku. Czemu pan robi ze mnie łotra? Ja? Znowu ja. Robespierre! Nigdy, ale to nigdy się mnie pan nie pozbędzie. No chyba, że się pan postara, żeby mnie aresztowano. Zmieniłem się bardzo. Twój wisielczy humor zmierza zwolna ku histerii. W źrenicach rodzi się panika człowieka osaczonego. Postarzałem się. Nie, ale spaliłeś się na węgiel, przypuszczanie przez nienawiść. Maxim, co się z tobą dzieje? Zniszczę cię, jeżeli mi się sprzeciwisz. Jakimże jesteś tyranem!